Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku dotyczącym fizyki z serii Lekcje w sieci eksperymentalnie. Zanim wyjaśnimy, co przed chwilą widzieliście, porozmawiamy trochę o oddziaływaniach, siłach oraz energii. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie są rodzaje oddziaływań, czym jest siła i jak się ją charakteryzuje, jak działa siłomierz oraz jak obliczać ciężar. Opowiemy też o tym, czym jest energia, jakie są jej rodzaje. Przeprowadzimy doświadczenia związane z siłą ciężkości, a na koniec odpowiemy na pytanie, dlaczego wahadło się waha. Zacznijmy od oddziaływań. O oddziaływaniach mówimy wtedy, gdy ciała wpływają na siebie. Wy oddziałujecie na co dzień na otaczający Was świat, a otaczające Was przedmioty oddziałują na Was. Wstając rano z łóżka, oddziałujecie na podłogę, a ona na Was. Otwierając lodówkę, oddziałujecie na jej drzwi. Skacząc po łóżku, nie wiem dlaczego będziecie skakać po łóżku, ale możecie. Oddziałujecie na materac, który zmienia swój kształt. Tak więc oddziaływania otaczają nas na co dzień. Zastanówmy się, jakie są ich rodzaje. Zaczęliśmy od naciskania na podłogę. Naciśnijmy teraz gąbkę. Wyraźnie widać, że oddziałując na zmywak, zmieniam jego kształt. W zależności od tego, jak mocno to robię, gąbka zgniata się mniej lub bardziej. Innym rodzajem oddziaływań są oddziaływania magnetyczne. Spotykacie się z nimi, otwierając lodówkę, ponieważ drzwi lodówki przylegają do niej właśnie dzięki magnetyzmowi. Zaprezentujemy go na dwóch samochodzikach, czy wagonikach właściwie. Jeżeli zbliżymy je do siebie, to one odpychają się. Nie ma możliwości, aby w tym ustawieniu połączyły się ich końce. Natomiast jeżeli odwrócimy jeden z nich, czyli zmienimy coś w oddziaływaniu, to one łączą się ze sobą. Oddziaływania magnetyczne możemy też pokazać na monecie. W ręku mam magnes na sznurku. W związku z tym nie będę w żaden sposób oddziaływać na to, co się z nim dzieje. Moneta została przyciągnięta przez magnes. I nadal tutaj siedzi. Kolejnym rodzajem oddziaływań są oddziaływania elektrostatyczne. Zaprezentujemy je na konfetti. Potrzebujemy do tego plastikową rurkę, to jest zwykła rurka PCV i kawałek futerka. Pocierając futerkiem rurkę, oddziałujemy na nią, trochę zmieniając jej właściwości. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli zbliżymy rurkę do konfetti. Konfetti zostało przyciągnięte do rurki, a następnie odpadło. Oddziaływania elektrostatyczne możemy pokazać też na ludziach. Nacierając ponownie rurkę futerkiem, przeprowadzimy eksperyment na Rafale. Mam nadzieję, że widzicie, że jego włosy są przyciągane do plastikowej rurki. Kolejnym rodzajem oddziaływań są oddziaływania grawitacyjne. Obserwujecie je na co dzień w małej skali. Na przykład podczas spadania różnych przedmiotów. Zobaczmy, jak spadnie piórko i orzeszek.
Oddziaływanie grawitacyjne można też obserwować w makroskali. Tak jak powiedziała Agnieszka, oddziaływania grawitacyjne występują w skali makro. Oznacza to, że można je obserwować zarówno pomiędzy bardzo dużymi obiektami, jak i na bardzo duże odległości. Oddziaływanie grawitacyjne to oddziaływanie mas. To właśnie dzięki nim Księżyc utrzymuje się na orbicie Ziemi, a Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca. Oddziaływanie grawitacyjne dotyczy także ciał o różnych masach, m.in. Ziemia z człowiekiem i człowiek z Ziemią. Zastanówmy się teraz, czy oddziaływania możemy opisać ilościowo. Mam gumkę recepturkę. Sprawdźmy, co się będzie działo, jeżeli będę zmieniała sposób oddziaływania na nią. Jeżeli położymy ją luźno na stole, ona ma taki trochę jajowaty kształt. Jeżeli zacznę ją rozciągać, to im bardziej rozsuwam palce, tym bardziej ona zmienia kształt. Jeżeli zmienię sposób, w jaki ją rozciągam, to kształt jest podobny, natomiast zmienia się orientacja ruchu. Miarą oddziaływań jest siła. I o sile opowiemy Wam teraz. Porównajmy teraz siły, z jakimi oddziałują drewniane klocki o różnych wielkościach i masach na szalki wagi. Szalki są dokładnie takie same, w związku z czym będziemy mogli porównać te oddziaływania. Wyraźnie widać, że ciało większe i o większej masie oddziałuje silniej na szalkę wagi. W języku fizyki nie wystarczy powiedzieć, że oddziaływanie jest mniejsze lub większe. Musimy znać jego miarę. Miarą oddziaływań jest siła. Poza wartością siła ma także inne cechy. Kierunek, czyli prostą, wzdłuż której ona działa, zwrot, czyli stronę, w którą siła działa, a także punkt przyłożenia, który określa miejsce, w którym ta siła jest przyłożona. Siłę można przedstawić graficznie, używając odcinka skierowanego, nazywanego wektorem. Jego reprezentacją graficzną jest strzałka o określonym początku, oznaczonym literą A, i końcu, oznaczonym literą B. Długość wektora reprezentuje wartość siły, a jego przestrzenna orientacja kierunek i zwrot, przy czym zwrot wskazywany jest przez grot strzałki. Im większa siła, tym dłuższy wektor. Przykładowo siła F1 ma większą wartość niż siła oznaczona F2. Siły mogą różnić się każdą z tych cech lub wszystkimi naraz. Siły o różnej wartości będą reprezentowane przez wektory o różnej długości. Siły różniące się kierunkiem i jednocześnie zwrotem reprezentowane są przez wektory ustawione nierównolegle do siebie. Siły o różnym zwrocie, ale tym samym kierunku mają przeciwnie skierowane groty strzałek. Skoro już wiemy, czym jest wektor, zastanówmy się, czy dwa wektory można do siebie dodać. Dla uproszczenia skupimy się tylko na tych, które posiadają ten sam kierunek, czyli są wzdłuż tej samej prostej. Suma dwóch wektorów też jest wektorem. Przykładowo, wektory reprezentujące siłę F1 i F2 o długościach odpowiednio F1 i F2 będzie wektorem F o długości równej sumie długości tych dwóch wektorów. Kierunek i zwrot wektora będzie taki sam jak tych dwóch poprzednich. Suma wektorów o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie jest wektorem o tym samym kierunku, wartości będącej różnicą wartości tych wektorów i zwrocie zgodnym z wektorem o większej wartości. Przykładowo, dodając wektory F1 i F3,
otrzymamy wektor o długości będącej różnicą ich długości i zwrocie wektora F1. Wiemy już, że siła jest miarą oddziaływania i wartością wektorową. Jej jednostką jest newton. Przyrządem służącym do pomiaru wartości siły jest siłomierz. My mamy dwa. Dwa różne. Różnią się one nie tylko kolorem, ale także zakresem pomiarowym. Zakres tego to jest 2,5 N i dokładność 0,05 N. Natomiast zakres tego to jest 1 N i dokładność 0,02 N. Oznacza to, że można z nim zmierzyć siłę o mniejszej wartości, ale z większą dokładnością. Siłomierze zbudowane są z zawieszki, haczyka, ale przede wszystkim ze sprężyny w środku. Przykładając siłę, powoduje wydłużenie tej sprężyny, a tym samym mogę sprawdzić na skali, która jest umieszczona na obudowie, z jaką siłą działałem na ten siłomierz. Przeprowadźmy teraz eksperyment, dzięki któremu wyznaczymy zależność wskazań siłomierza w zależności od masy powieszonej na szalce. Zacznijmy od zawieszenia szalki na naszym siłomierzu. Warto zauważyć, że sama pusta szalka także powoduje wydłużenie już tej sprężyny, czyli zmianę wskazań siłomierza. Trzeba to zapisać, czyli dla pustej szalki mamy odczyt 0,46 N. Posiadamy odważniki, każdy z nich ma 10 gramów, dzięki czemu będziemy mogli przykładać 10-gramowe odważniki. Po dołożeniu jednego odczyt mamy 0,54 N dla 10 gramów. Dla 20 gramów mamy 0,64 N. Trzydzieści gramów powoduje wydłużenie sprężyny i odczyt, który otrzymamy, to jest 0,76 N. Dla 40 gramów i sprawdźmy w takim razie jeszcze jeden 0,96 N dla 50 gramów. Z uwagi na dokładność naszego siłomierza wynoszącą 0,02 N, nasze wyniki pomiarowe także mają taką dokładność, czyli 0,02 N. Przedstawmy te wyniki na wykresie. Jeżeli od naszych wyników pomiarowych odejmiemy wskazanie początkowe, otrzymamy zależność siły od masy zawieszonej na szalce. Jak widać z przedstawionej zależności, siła wskazywana przez siłomierz jest proporcjonalna do zawieszonej na nim masy. Współczynnik proporcjonalności jest to przyspieszenie ziemskie, g. Czyli siła, którą wyznaczaliśmy, był to ciężar zawieszonej masy. Wartość współczynnika proporcjonalności g możemy obliczyć, dzieląc wartość siły przez masę. Ponieważ jednostką podstawową układu SI jest kilogram, a nie gram, nasze wyniki musimy przedstawić właśnie w kilogramach. Po podzieleniu wskazań siłomierza przez masę wyrażoną w kilogramach otrzymaliśmy różne wartości g. Policzmy w takim razie z nich średnią. Średnia wartość g
to 9,4 N na kilogram. Ponieważ w tytule naszego odcinka mamy wahadło, przejdźmy w takim razie do wahadła. Ponieważ na kulkę działa siła ciężkości, spróbujmy przy pomocy tego wahadła wyznaczyć współczynnik G. Pierwszym pomiarem jest pomiar długości naszego wahadła. Mierzymy odległość od punktu zaczepienia do środka naszej kulki. Wynik pomiaru to 32 cm, czyli 0,32 m. Wykonajmy pomiary czasu potrzebnego na wykonanie 10 wahnięć tego wahadła, czyli 10 okresów jego drgania. Pomiarów będziemy dokonywać stoperem w telefonie. Odchylmy w takim razie wahadło, żeby wprawić je w ruch. Otrzymałem wynik 11 sekund i 56 setnych. Dla pewności wykonajmy ten pomiar jeszcze raz. Jedenaście sekund i 34 setne. I jeszcze raz. Jedenaście sekund i 46 setnych. Zmieńmy teraz długość naszego wahadła. I ponownie je zmierzmy. Wynik pomiaru długości to 27 cm. Czyli 0,27 m. Zmierzmy czas jego 10 okresów. Dziesięć sekund i 55 setnych. Pomiary wykonajmy ponownie. Dziesięć sekund i 48 setnych. I jeszcze raz. 10,68 sekundy. Jak można wywnioskować z wyników naszych pomiarów, okres drgań wahadła zależy od długości tego wahadła. Im jest ono krótsze, tym ten okres jest mniejszy. Dla uproszczenia obliczeń posłużymy się zależnością okresu wahadła matematycznego od jego długości. Przedstawia się ono wzorem. Po kilku prostych przekształceniach algebraicznych można z niego uzyskać zależność G od pozostałych parametrów. Pomiarów dokonywaliśmy dla 10 okresów drgań po to, żeby zwiększyć dokładność pomiaru czasu pojedynczego okresu drgań wahadła. Dodatkowo, dla zwiększenia pewności,
Dla konkretnej długości wahadła dokonywaliśmy pomiarów trzykrotnie. Dzięki temu możemy policzyć średnią otrzymanych wyników. Pamiętając, że dokonaliśmy pomiaru 10, a nie jednego okresu, uzyskane wyniki pomiaru czasu musimy podzielić przez 10. Uzyskane wartości podstawiamy do przedstawionej wcześniej zależności i obliczamy wartość G dla każdego pomiaru. Na koniec obliczamy ich wartość średnią, uzyskując wynik 9,59 metra na sekundę kwadrat. Dokładność obliczonej wartości średniej G wynika oczywiście z dokładności pomiaru długości wahadła i czasu. Szybkość reakcji człowieka to około 1/3 sekundy. I to właśnie z taką dokładnością mogliśmy zmierzyć czas 10 wachnięć. W poprzednim eksperymencie uzyskaliśmy podobną wartość G, ale przedstawianą w newtonach na kilogram. Obie te jednostki można stosować przemiennie w zależności od potrzeb. Wartość G da się także wyznaczyć korzystając ze spadku swobodnego ciała. Pokażemy Wam, jak przeprowadzić taki eksperyment. Ponownie znajdujemy się na toruńskiej starówce. Spróbujemy wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego. Najpierw musimy zmierzyć wysokość muru. Wysokość muru to 4 m 75 cm. Zbadajmy teraz spadek swobodny piłki do koszykówki. Spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu g. Z tego względu możemy skorzystać ze wzorów dotyczących ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego i wyznaczyć G w zależności od wysokości, na której rozpoczynamy ruch. Poza wysokością, drugim parametrem, który jest nam potrzebny do obliczenia wartości G, jest czas spadku. Dokładność pomiaru czasu spadku piłki wynosi tyle, ile czas reakcji człowieka, czyli około 1/3 sekundy. Dlatego też pomiaru czasu dokonaliśmy, mierząc czas spadku na nagraniu. Wyznaczyliśmy go na podstawie nagrania i wynosi 1 sekundę i 1 setną sekundy. Obliczona wartość przyspieszenia ziemskiego z eksperymentu ze spadkiem swobodnym wynosi 9,32 metra na sekundę kwadrat. Działając siłą zewnętrzną na ciało, wykonujemy nad nim pracę, a wykonując pracę nad ciałem, zmieniamy jego energię. Każde ciało znajdujące się na pewnej wysokości nad powierzchnią Ziemi posiada energię potencjalną grawitacji. Podczas spadku ta energia jest zamieniana na energię kinetyczną związaną z ruchem. Zmiany tej energii napędzają wahadło. Przyjrzyjmy się im bliżej. W czasie ruchu wahadła jego energia potencjalna grawitacji i energia kinetyczna związana z ruchem ulegają zmianom. Jedna zamienia się w drugą. W położeniu równowagi, czyli wtedy, kiedy wahadło skierowane jest pionowo w dół, jego energia kinetyczna jest największa, a energia potencjalna grawitacji najniższa. W momencie największego wychylenia energia potencjalna jest największa, a kinetyczna jest zerowa. Całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie. Gdyby nie było oporów ruchu, wahadło wahałoby się w nieskończoność. Kuleczki, które widzicie i które rozpoczęły ten odcinek, to tak zwane wahadło Newtona. Poza przemianami energii zachodzącymi podczas jego działania, energia jest też przekazywana między kuleczkami. Więcej na ten temat powiemy przy innej okazji.
Przemiany energii potencjalnej w kinetyczną możemy też zaobserwować chociażby na dziecięcej zabawce. Sprawdźmy, jak zachowają się autka, które postawimy na pewnej wysokości. Widać wyraźnie, że autko zjeżdżając po tych rampach nabiera prędkości. Musi w związku z tym zachodzić przemiana jakaś energetyczna. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, czym są oddziaływania i jakie są ich rodzaje. Powiedzieliśmy też o tym, że siła jest miarą oddziaływań i wielkością wektorową, czyli poza wartością posiada jeszcze inne cechy. Pokazaliśmy Wam, w jaki sposób używać siłomierza i że za jego pomocą można wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego. Wyznaczyliśmy też tą wartość w dwóch innych doświadczeniach. Na koniec zajęliśmy się wahadłem i przemianami energii zachodzącymi podczas jego ruchu. Mamy nadzieję, że ten odcinek był ciekawy. Do zobaczenia w następnym.